Dzień dobry, czy się czołem? Kontynuujemy przygodę w Supraland. Pomóż mi dostać się do kaplicy. Nie pożałujesz. Okej. Okay. Teraz się okaże, że trzeba koronkę ściągnąć, chociaż nie. Okej. Okay. Więc teraz w jakiś sposób muszę oczyścić to. Gdzie to jest? Ja to rzuciłem. No dobra, mniejsza z tym w każdym razie. Pewnie będzie trzeba to pomalować specjalnie. Tylko jak to naświetlić? Okej, no i co to jest? Ja już mam jedno, to mi niepotrzebne. Drugie, że tak powiem. O! To bardziej mi jest potrzebne coś, dzięki czemu to rozjaśnię. Też nie mam pojęcia, czym to zrobić. Nie wiem, spróbujemy tak.
Czym ja to mam pomalować? Po prostu wkładamy te kwiaty do rury, aby uzyskać biały kolor. Może wystać kolor praktycznie ze wszystkiego. Okej. No właśnie. Teraz będzie cacy. To jest do niebieskiego McGuffina, ale to zanim tam pójdę, to jeszcze najpierw bym sobie pooglądał, co tu jest dostępne. Nie wiem, do czego to może służyć. Idzie tu jakiś kabelek czy coś, żeby otworzyć? Chyba nie. W sumie racja. Skoro on kontroluje, to czemu my tego nie widzimy? On stoi tak w miejscu, się patrzy. Niby głupia, jednak mądre. Dobra, tutaj chyba już raczej nic... nie... zrobię. Więc lecimy dalej. Nie zastrzelisz wrogów, dopóki nie wyłączysz tych z generatora tarczy. Kromi. W tym domu jest sporo kart kluczy. Jak się tam dostaniemy? Normalnie. Ej, no przecież otwarłem, o co chodzi. No bo generał... gdzie jest ten klucz? Dobra, czyli tarcza kryje. A gdybym tak na przykład, to jest czerwone, gdybym kartę zafarbił na czerwono. Skąd wziąć czerwony barwnik? Właśnie. Ja widziałem, że kwiatki też się tu zbiera. O właśnie. Mamy czerwony kart klucz.
Czerwoną kartę klucz. Jakowi się już język plącze. Aha, w taki sposób to działa. O, czyżby sekrecik? Nie bardzo wiem, o co tu chodzi, ale chyba nie mam wpływu na to, co się tu dzieje. Fioletowy to mi to nic nie pomoże, bo ja mam niebieskiego, nie fioletowego. Sekretne miejsce zostało odkryte. Mój pistolet strzela teraz dwa razy szybciej. Bum, bum. To raczej chciał rozwalić. Biały klucz jest potrzebny. Się tarczę pościągać, zielony jest potrzebny. No dobra, jest klucz, są karty, ale nie ma barwnika. A, tu czerwonym się to wyłącza. Zaraz to zrobię. Szybkość uzupełniania amunicji 66%. Amunicja do pistoletu szybciej się uzupełnia. No super. No i fantastycznie. Trochę kasiury się zbierze.
Chyba nie bardzo. Ciekawi mnie, skąd mam barwnik zielony wziąć. Ale być może nie będzie to aż tak ciężkie. Trzeba po prostu, nie wiem, ponawalać w drzewo czy coś. Spróbujemy. Ale w sumie to drzewo jest nad tym, więc o właśnie i zmieniło kolor, tylko szkoda, że karty nie wziąłem. No, come on. Będzie. Wszyscy tacy zmotywowani do życia, że szkoda gadać. Pistolet robi się coraz mocniejszy. Tą skrzynkę mógłbym nawet ściągnąć sam. Chociaż nie, chociaż i po problemie. Mocarny będzie ten drewniany miecz. Tu coś jeszcze jest. Bo nie bardzo wiem, co w tym przypadku zrobić, chociaż zaraz pokombinujemy i będzie ok.
to w ten sposób działa. Musisz znaleźć sposób, aby trafić w ten duży przycisk, który otworzy drogę do niebieskiego kryształu. Tyle to ja wiem. Myślałem, że da się jeszcze podskoczyć, ale jednak nie bardzo. To pewnie rozwiązanie jest banalnie proste, tylko że ja oczywiście nie potrafię znaleźć rozwiązania. Właśnie. Jest fioletowy potrzebny. Ja nie mam fioletowego niestety. Ale to jeden z słowem nie jest zaktywowane przecież przez ten fioletowy przycisk, więc... Powodzenia. Nie za dużo mi pomógł ten ziomek, no ale... O! A nie, też nie, bo to przecież przycisk aktywuje ten wyrzutnia. Trzeba to nacisnąć, no ale żeby to nacisnąć... No to też nie za dużo pomoże. Tu jest naprzeciwko idealnie, tylko że to można było się było od tego odbić, ale w jaki sposób? Nie wiem, idę czegoś poszukać. Właśnie, ale... Ten ziomutek tam był przy tym komputerze, może on tam potrzebuje jakiejś karty. Puh, trzeba dać każdą możliwość.
Nie da się tu wcisnąć. No ja raczej nic tu nie zrobię już. Tu już żadnego przejścia i nic nie ma, więc no jedynie tam, ale to tam to ja nie mam zielonego pojęcia, co ja mam wsadzić. Kamień ani nic takiego nie jest mi potrzebne. Chyba. Skoro da się zrobić fioletowy, to pewnie gdzieś będzie fioletowy potrzebny. No tutaj karty nie ma już. Wiedziałem, że to tak daleko leci. Fioletowy chyba, nie wiem, się nie przyda. Ale warto próbować. Dobra, z tym się nie da nic zrobić. Tylko to już nijak nie nacisnę w sumie. Chyba, że się da aktywować. Nie, nie da się. To oznacza, że jestem w czarnej dziurze. Jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl, to jest to. Ale co z tym zrobić, to ja nie wiem. Tak samo z tym.
O Boże, wyląduj gdzie trzeba. No ja nie doskoczę za nic na świecie. To będzie za wysoko. No nie mam zielonego pojęcia po prostu, co tu zrobić. Dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Masakra. Tyle główkowania się. Ile szczęścia za to. Tam dalej co będzie? Okej, znowu zaczynają się klocki, klocki z osłonami, więc ja sobie pominę ten segment i sobie tutaj pójdę. Ja doszedłem do tego samego chyba miejsca w ogóle. Od drugiej strony. Nie, ten kabel prowadzi gdzieś indziej.
Wy się bierzecie. Podobno w tym budynku znajduje się potężne narzędzie. Dosyć ciekawa spekulacja. Jump quest. Buty tupnięcia. No proszę. Naciskać specjalne przyciski, niszczyć przedmioty i tak dalej. Grobu co prawda nie rozwali, ale zobaczymy co innego. Jak sytuacja wygląda, ok. Teraz będę wyszukał tych wystających kołków. Pomarańczowo-czerwone wyskocznie nie pozwalają ci na sterowanie w locie. Niebieskie pozwalają ci sterować, skakać i tupać. No i tutaj stajemy przed nowymi możliwościami. O proszę. Kto by pomyślał? Gdybym chciał na przykład to zniszczyć, chyba nie bardzo. Tu jeszcze były jakieś przełączniki do aktywacji. Ten jest do aktywowania gdzieś tam.
It's raining money. Nie, nie słyszałem o pukaniu. Ale przynajmniej już wiem, że szyby też mogę rozwalić, okej. A co do prądu, pewnie będzie trzeba zrobić tak. No właśnie. Teraz właśnie pytanie. Jak się tam dostać? Ale zaraz się coś znowu wymyśli. No, nie doskoczę raczej. Chyba też nie. Jedynie stamtąd, ale tam też się znowu nie dostanę tak łatwo. Chociaż... Teraz są jakieś dziwne włącz, generator tarczy i skoczy na jeden z tych kamiennych grobów. No nie wiem, skaczę i nic się nie dzieje. To nie zmienia faktu, że lokacja też jest trochę dziwna. Okej.
Tam nic nie ma chyba. No to później tam zeskoczę, bo i tak później na górę będę się musiał dostać jakoś znowu. No tak to sobie od razu zobaczę, co tutaj mam. O właśnie. Okej. Ale pieniążki sobie poleciały. Więc z automatu sobie skoczy tam na tą antenę, czy co to tam jest. Zobaczę, co tam ciekawego znajdę. No chyba nic. Teraz się okaże, że ta skrzynka nie będzie przyjęta, bo nie jest czerwona. Rozwiązania w tej grze naprawdę są przeróżne. Z tego co widać. Ale fajne. O, tutaj są czerwone kwiatki. Maksymalne zdrowie plus 15. Seems like it. Właśnie, przy okazji przecież mogę tutaj sobie tupnąć. I będzie cacy. O, udało się. Aha, i tym przyciskiem ja aktywuję to. A, nie, to przejście tu, dobra. Ten sekret znaczy się. Czerwony księżyc. Skoczę stąd tam. Raczej wątpliwe. Ale próbować można. Skąd indziej bym mógł? No co ty?
No, Jezus, naprawdę. Dobra, ostatni raz próbuję coś tutaj pokminić, żeby wskoczyć, jak się nie uda. No to już trudno. O. O tym nie pomyślałem. Ale i tak mimo wszystko raczej nic ciekawego, bo jak się tam nie dostanę. Jest wyłączone. No i właśnie tu się musi dostać to główienko, że mógł stąd wyskoczyć tam i tam wzbić się w powietrze w tamten rejon. No niestety problem jest ten, że tego nie zrobię. To już jest permanentnie naciśnięte. Więc nijak nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Nie ma to jakiegoś właśnie jakiejś antenki czy coś? Czy to się nie podnosi, czy nie, o co chodzi? Dobra, nie mam pojęcia. Chciałbym mieć pojęcie, ale niestety go nie mam.
Ej, właśnie, a przecież... Czy nie jest kolejna jakaś tam zagadka rozwiązana? Jak skaczę na tą belkę, to się otwiera tamto, ale niestety to się dźwiga z powrotem do góry. To nie idzie od dołu, tylko od góry, więc... Więc... Więc mam pewien pomysł. No innego rozwiązania nie widzę. Ale też nie da rady, przecież nawet jakbym podskoczył. Chociaż... O Jezu, ciężkie, ciężkie to. Nie, dobra. Wracam tam, gdzie miałem być, bo... Nie mam głowy do tego dzisiaj. Spróbuję jednak rozwiązać, jak tutaj się przedostać dalej.
Więc to przez to przelatuje. No, trochę was tu jest. Dobra, zrespiłem się w tym miejscu. O, poznikały. Nasze małe szkielety. Close. No tutaj jest to okej. Będzie kluczyk potrzebny. Wychodzi na to, że trzeba zeskoczyć na dół. Aha. Skoczy z tą tarczą, to po prostu masakra. Gdzie ja lecę? Nie tutaj. Przeca.
Gdzie ten handlarz jest? A, dobra, nie tutaj. Już mi się lokacje mieszają. Przyda się na pewno. Nie bardzo. Trochę łatwiej. Dobra, kluczyk jest. Teraz czas stąd wyjść. Ta studzienka wyprowadzająca była. Gdzie? Ślepiają te kryształy. Tutaj. Taki niepozorny ludek, bo tak trzaska ostro. Chyba niekoniecznie tak to miało wyglądać. Próbuję jeszcze raz. Z tego miejsca też się nie dostanę w żadne ciekawe inne miejsce. Chociaż...
No średnio. Dobra, w każdym bądź razie zakończę ten odcinek. W kolejnym próbuję się już dostać konkretniej do niebieskiej wieży. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia.